gdzie było określono dużo więcej bunkrów, dużo więcej przygotowań i strony niemieckiej do tego, żeby po prostu uniemożliwić. Tutaj była w ramach operacji dowództwo uznało, że po prostu będzie łatwiejsze do opanowania teren Świnoujścia i zaatakowanie bazy marynarki wojennej rosyjskiej, sowieckiej, która znajdowała się w Świnoujściu. Pamiętajmy, że to jest plaża Świnoujścia, a te wydarzenia, które oglądamy, nigdy się nie wydarzyły, ponieważ jest to operacja nie do pomyślenia. Cichociemni są specjalnie...